bunkier Granit w miejscowości Kolonia Brzeźnica w obiekcie 3002. Były to magazyny głowic atomowych. Ten obiekt jest identyczny jak obiekt w Podborsku. Dla porównania w trakcie filmiku będę wrzucał zdjęcia takiego samego obiektu 3001 z Podborska. Tutaj jest drugi bunkier typu monolit. Oczywiście te bunkry nie posiadają już drzwi, nic co by je zabezpieczało i są strasznie zniszczone wewnątrz. Ten bunkier jak widać jest strasznie zniszczony. Widać tu opaloną farbę. W bunkrach tych nie było drabin, schodów, żeby zejść, tak jak w Podborsku, tylko boczne zejścia w tym miejscu dla załogi, obsługi tego bunkru magazynu głowic. No i teraz jestem przed drugim bunkrem typu monolit. Ten jest w trochę lepszym stanie wewnątrz. Postaram się Wam pokazać go od środka. Jak widać, stan jest lepszy niż przed niego. Nikt nie palił ognisk. To jest drabinka, którą zszedłem właśnie na dół. I pomieszczenia, które znajdują się tutaj na dole, w tych magazynach. Jakieś pomieszczenia techniczne. Tutaj pomieszczenia z torbiskiem, gdzie prawdopodobnie te szkółwice były zabezpieczane, żeby wózki nie ruszyły się. To są magazyny głowic. Widać, ktoś tutaj próbuje chyba to odświeżyć. Kolejny magazyn. Po drugiej stronie, drugim wejściu, identycznym, takie same pomieszczenia. W rogu znajdowało się laboratorium. Tu znajdowały się pomieszczenia gazów technicznych. W tym pomieszczeniu był dwutlenek węgla. Te pomieszczenie, jak widać, rury, to był rurociąg, który miał za zadanie wtłaczanie powietrza świeżego oraz wysysanie skażonego powietrza z obiektu. Włączonych pompami. W tym pomieszczeniu znajdował się zbiornik wody wodnej.
miejscu znajduje się zbiornik, prawdopodobnie na wodę. Wejście z drugiej strony góry, identyczne jak te, które Wam wcześniej pokazywałem. Obiekt był bardzo dobrze strzeżony, więc dookoła obiektu znajduje się sporo wieżyczek, takich wartowniczych pomieszczeń, gdzie byli wartownicy. Po koszarach zostały tylko sterty gruzu i mury ogrodzenia jednostki.